strony Ewa z Przymierza Miłosierdzia w Śremie. Zapraszam Cię na kolejną naszą medytację ze Słowem Bożym. Dzisiaj pochylimy się nad słowami z Ewangelii według świętego Jana. Poprośmy teraz Ducha Świętego, aby nas prowadził. Przyjdź Duchu Święty ze swoim światłem. Przyjdź i otwieraj nasze serca, wypełniaj je pokojem, miłością, radością. Przychodź w darze mądrości i obdarzaj nas wszelkimi łaskami, których potrzebujemy. Ty znasz nasze serca, Duchu Święty. Ty wiesz, czego pragniemy, czego potrzebujemy. Amen. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Oto Słowo Boże. Dzisiejszy fragment to modlitwa Pana Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. I to, co jest dla mnie ważne w tym fragmencie, to to, że mimo tego, że Jezus zna swoją przyszłość, On wie, co Go czeka, wie, że będzie cierpiał, to On w tym czasie pamięta o nas. Pamięta o swoich uczniach, o ludziach, którzy chcą Go naśladować. I On powierza nas Bogu Ojcu. Posyła nas do świata i wie, że czekają nas różne trudności. I właśnie dlatego modli się do Ojca i prosi Go o jedność dla nas, o dar jedności, ale także, aby Bóg czuwał nad nami, aby uchronił nas od złego, aby był z nami przez cały czas. I ta Jego modlitwa może umacniać w nas takie poczucie bezpieczeństwa, że Bóg jest z nami, że On nas chroni od wszystkiego złego. Jezus podkreśla także, jak ważne jest Słowo Boże, że ono jest prawdą i że ono nas uświęca i że właśnie przez życie powinniśmy kroczyć z tym Słowem, uczyć się od Pana Boga, czerpać z tego Słowa i z nauk. Dzisiaj bardzo ważne jest to, abyśmy pamiętali, że Bóg cały czas nad nami czuwa, że On jest z nami zawsze i że On ochrania nas od złego każdego dnia. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że pamiętasz o mnie w modlitwie. Dziękuję za to, że każdego dnia chronisz mnie od złego, że czuwasz nade mną i że jesteś, Panie. Dobrego dnia. Dzisiaj także chciałabym Cię zaprosić, abyś podzielił się tym słowem z bliską Ci osobą. Możesz przesłać ten filmik do kogoś znajomego, aby ta dobra nowina, aby ta dobra wiadomość, że każdego dnia jesteśmy chronieni od złego, żeby to się rozprzestrzeniało. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.